każdej w zasadzie sprawie, w tej, w której będziemy w stanie pomóc, to pomożemy, a jeżeli sami nie będziemy w stanie pomóc, to po prostu odeślemy, wskażemy, gdzie ewentualnie taka osoba może pójść i pomoc uzyskać. Tak ja to widzę. To dobrze widzisz. Ja podobnie. Ja mam takie pytanie, a jak wygląda sprawa lobowania, jeżeli chodzi o dwie najważniejsze sprawy dla brzegu, czyli budowa wałów przeciwpowodziowych i budowa drugiej przeprawy mostowej wraz z obwodnicą. Wiem, że miałeś wystąpienie z mównicy. Jak to wygląda? Powiedziałeś swoje i, że tak powiem, cisza w eterze, czy jest szansa, że rzeczywiście tematy można ruszyć? Jeżeli ja mogę, to jest moja koncepcja, nie konsultowana z panem posłem, ale wiadomo, że od długiego czasu akurat powiat brzeski czy powiat nyski nie do końca są te dwa powiaty zadowolone z przynależności do województwa opolskiego. Niestety z różnych względów, nie chcę tutaj tego wątku rozwijać, ale większość pieniędzy idzie przede wszystkim na pozostałe powiaty. Powiaty brzeski i nyski są powiatami pokrzywdzonymi od wielu lat. Ja kiedyś taką spiskową teorię sobie wysnułem, że po prostu w tych dwóch powiatach nie ma mniejszości niemieckiej. Być może stąd wynika takie specyficzne traktowanie akurat tych dwóch powiatów. Więc myślę, jeżeli chodzi o te sprawy, o których pan wspomniał, takim graf otwarte karty, takim elementem przetargowym będzie na przykład kwestia taka, jak rozpisanie referendum w sprawie tego, czy mieszkańcy powiatu brzeskiego chcą pozostać w województwie opolskim, czy też dążą, czy też raczej ciążą do województwa dolnośląskiego. Zresztą historycznie zawsze związany powiat brzeski był raczej z Dolnym Śląskiem, a nie ze Śląskiem Opolskim, z całą pewnością. Panie Boże, Nysy to też dotyczy. Jeszcze mam takie pytanie, no ja pamiętam pana, jak pan na festiwalu z żółto-niebieską flagą w obronie polskiego zastępował, czy nie kłóci? Ja pamiętam pana jak takiego też ładnego, młodego chłopca, proszę pana. Myślego. Proszę pana, ja mówię o tym, że wyobrażałem sobie województwo opolskie jako, podobnie jak z Unią Europejską. Unię Europejską wyobrażałem sobie jako związek ojczyzn, taką wspólnotę ojczyzn, gdzie każda z tych ojczyzn jest równo traktowana w tym kierunku. I podobnie wyobrażałem sobie województwo opolskie, gdzie każdy powiat jest traktowany godnie, z należnym mu szacunkiem, a szczególnie taki powiat też jak powiat brzeski, Zamek Piastów i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ nie do końca to województwo opolskie spełnia oczekiwania mieszkańców powiatu brzeskiego czy nyskiego, no to wszystko dla dobra obywatela. Nie przywiązujmy się do formy, do podziałów administracyjnych. Musimy po prostu myśleć o dobrze wspólnoty, o interesie wspólnoty, a nie mojej sieci. Dodatkowo właśnie budowa przeprawy mostowej, bo do tej pory wspólnie z panem starostą i z innymi powiatami, bo też rozmawiałem z panem starostą powiatu oławskiego, mówiliśmy o tym, aby budować nową przeprawę pomiędzy brzegiem Oławą i to by zaspokajało potrzeby nie tylko naszego miasta i regionu, ale również województwa dolnośląskiego i to byłoby naprawdę najlepsze rozwiązanie. Tak gdybyście panowie mogli nas wesprzeć w tych działaniach, to ja myślę, że to w tych kadencjach jest realne wszystko. Ale parlamentarzyści nie mają być na tyle uprzejmi, jak pan powiedział, bo to jest psi obowiązek parlamentarzystów. To jest podstawowa sprawa, natomiast jeżeli chodzi już o osiągnięcie celu, no to w ogromnej mierze zależy to oczywiście też od Prawa i Sprawiedliwości, czy takiej, bo to on jest dysponentem środków. Sytuację mamy w tej chwili taką, że większość parlamentarną ma Prawo i Sprawiedliwość i co zechce przepchnie, a czego nie. No więc kolokwialnie, a co nie, to nie. Taki mamy system ustrojowy, taki mamy system polityczny, z którym zresztą walczymy od dłuższego czasu. Optujemy za jednomandatowymi, za ordynacją większościową, jednomandatowymi okręgami wyborczymi, oddzieleniem władzy ustawodawczej i od wykonawczej.